To, czemu wczoraj przez kilkanaście godzin zaprzeczało polskie wojsko, wieczorem potwierdziło Ministerstwo Obrony. Dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Do przekroczenia granicy doszło w okolicach Białowieży. To jest absolutnie prowokacja. Pierwsze sygnały o białoruskich śmigłowcach pojawiły się wczoraj przed 9 rano. Zdążyłam tylko zrobić zdjęcia z 3. Maszyny zobaczyli mieszkańcy Białowieży, wsi na Podlasiu położonej około 3 km w linii prostej od granicy z Białorusią. Tak bardzo nisko. Może 100-200 metrów nad domem. We wczorajszym porannym komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało jednak, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja zmieniła się wieczorem. O 19.20 na stronie MON ukazał się ten komunikat. Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że 1 sierpnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. Przekroczenie miało miejsce na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Żadna granica na świecie nie jest szczelna i te przeloty na bardzo niskiej wysokości bardzo często są niezauważalne. To jest przede wszystkim bardzo poważny problem z zakresu bezpieczeństwa, jakim jest komunikacja kryzysowa. To jak następnym razem przy realnym kryzysie ludzie mają uwierzyć polskiemu wojsku? Z komunikatu MON wynika, że Białorusini informowali wcześniej stronę polską o planowanym szkoleniu. Pada pytanie, czy wzmocniono siły przy granicy i czy jej naruszeniu dało się zapobiec. Jeżeli chodzi o te działania i ten komunikat, to wszystko, co Ministerstwo Obrony Narodowej może powiedzieć w tej sprawie. Nikt tego nie zauważył. Zauważyli to ludzie, przechodnie, którzy spojrzeli w niebo i zobaczyli czerwoną gwiazdę. Opozycja przypomina sprawę rosyjskiej rakiety znalezionej przypadkiem pod Bydgoszczą. Rakieta wleciała na teren Polski i leżała w lesie przez 4 miesiące. Przez większość tego czasu nikt jej nie szukał. Nie było też na ten temat informacji. Co więcej, szef MON zapewniał, że on też o tym nie wiedział. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków. Coś niesamowitego. Wlatują rakiety, wlatują balony, teraz śmigłowce. Tylko wojsko, można powiedzieć, to błaszczaka takie dekoracyjno-defiladowe. Rząd niemal przy każdej okazji zapewnia jednak, że możemy czuć się bezpieczni. To bezpieczeństwo będzie zapewnione. Jeszcze wczoraj do polskiego MSZ została wezwana charge d'affaires ambasady Białorusi. Polska przekazała zdecydowany protest wobec działań Białorusi, które obniżają bezpieczeństwo. Także wczoraj zebrał się Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego na czele z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Szef MON zdecydował o zwiększeniu liczby żołnierzy na granicy i przesunięciu tam sprzętu, w tym